dzisiaj ogarniemy gitarę bezprogową. Ta gitara nie ma progów. No i trzeba przyciskać na podstrójnicy bez progów. Trzeba po prostu bardziej uważać. Żeby nie fałszować, ponieważ jak się ma progi, to się przed progiem złapie to wcześniej, to mniej wcześniej. Tutaj każdy ruch ma znaczenie. Do dupy. Trzeba precyzyjnie przyciskać. No i jakoś stroi, tylko trzeba uważać. Ciekawe jest bardzo w tej gitarze to, ale można takie długie glisy robić. Ale podciąganie strun jest zupełnie bez sensu. Tutaj zamiast podciągania strun się jeździ po podstrunnicy. Sustainu za bardzo, ponieważ każdy dźwięk przyciśnięty na progu, znaczy na progu, na podstrunnicy bez progu, ma kontakt z opuszkiem, z opuszką palca. Opuszka jest rodzaju żeńskiego. I ta opuszka cały czas pracuje na końcu struny i zabiera sustain, ale w sumie ta gitara jest zbudowana nie po to, żeby miała sustain. Dziwnie się gra. To jest taki chrzest bojowy z tą gitarą. Nie miałem w życiu gitary bez progowej. No, flażolety nie fałszują. Więc jest to taka przygoda, ale w górze się trudno gra, bo jest łatwo fałszować w górę. Bo jest krótki sustain i bardzo niewielka niedokładność powoduje duże fałszowanie. Ale w dole spokojnie, na riffie można poświrować i jest to taki ciekawszy dźwięk, taki bardziej miękki. Akordy się bardzo trudno gra. Właściwie trzeba bardzo uważać, bo nie da się złapać dwoma palcami na sąsiednich strun na tym samym progu, żeby nie fałszować. To jest bardzo trudne. Trzeba precyzyjnie bardzo postawić. Trudno, ale da się. Ale jak jest akord, gdzie nie trzeba na tym samym progu, oczywiście nie ma progu, sąsiedni strun przyciskać. Da radę zagrać. Zobaczę, czy H7 da się zagrać. Jakoś tam grać te akordy, ale jest to trudność. No, ale taka gitara.
trochę. Może jest to instrument też dobry dla wirtuozów grania slajdem. Ja akurat slajdem to za bardzo grać nie umiem, więc się nie będę kompromitować. Ale właściwie do gry slajdem byłaby dobra, bo progi nie przeszkadzają, nie tłucze się slajd o progi. No dobra, jako ciekawostkę zobaczyliśmy tę gitarę. Zobaczmy teraz jeszcze na koniec, jak to gada bez przesteru.